Cześć, mówi Paweł Lenar. Witam Cię w kolejnym odcinku Network Marketing Secrets. Osoby zaangażowane w biznes sieciowy, osoby, które rozwijają swoje struktury, swoje organizacje, są na rynku postrzegane jako grupa, która bardzo mocno się rozwija. I faktycznie tak jest. Bierzemy udział w wielu różnych szkoleniach, czytamy książki, pojawiamy się na eventach, bierzemy udział w webinarach. Wiele osób bardzo mocno stawia na rozwój osobisty, co jest oczywiście dobrym zjawiskiem. Ale prawda jest niestety taka, że większość osób, które bierze udział w tych eventach, większość osób, która czyta te wszystkie książki, nie robi jednej najważniejszej rzeczy. Nie przekłada tego, co się nauczy, od razu na praktykę. Nie przekłada tego na działanie. A zostajemy tylko z pewnymi przemyśleniami, zdobywamy bardzo dużo wiedzy, ale w niewielkim stopniu przekładamy tę wiedzę na praktykę. I to jest dokładnie tak samo jak w każdej innej dziedzinie. Na pewno znasz ludzi, którzy ciągle się uczą, ciągle robią kolejny fakultet, robią być może kolejny kierunek studiów, bo będą mieć jeszcze większą wiedzę, starają się zdobyć jeszcze kolejny dyplom, ale brakuje w tym wszystkim dzielenia się tą wiedzą ze światem. Bo świat nie płaci tobie za to, co wiesz, ale płaci tobie tylko i wyłącznie za to, co robisz. Więc sam rozwój osobisty, bez natychmiastowego przekładania go na działanie, jest bardzo często po prostu bezużyteczny. Bo najlepszy proces wygląda w taki sposób, że czytasz fragment książki i od razu wdrażasz to w swoim biznesie. Jesteś na szkoleniu, wracasz do domu i następnego dnia stosujesz to, czego się nauczyłeś. Byłeś na jakimś webinarze, zdobyłeś jakieś nowe pomysły związane z tym, jak rozwinąć twój biznes albo rozwinąć siebie, i od razu wdrażasz to do działania. Tylko taki rozwój możemy nazwać prawdziwą nauką. Cała reszta to jest tylko przyswajanie wiedzy. I pewnie kojarzysz taką sytuację, bo większość z nas tego doświadczyła. Uczyłeś się w ciągu lat swojej nauki wielu różnych rzeczy. Miałeś wiele różnych przedmiotów w szkole czy na studiach. Ale czy dzisiaj pamiętasz większość tej wiedzy, którą wtedy przyswoiłeś? Założę się, że wielu rzeczy nie pamiętasz albo o nich po prostu zapomniałeś. Tylko dlatego, bo nie zastosowałeś tej wiedzy w praktyce. Być może nie była ona tobie do tej pory potrzebna. Więc nasz umysł działa w taki sposób, że to, czego nie stosujemy w praktyce, po prostu nam ulatuje. Więc kluczem do maksymalnego wykorzystania tego, czego się uczysz, jest stworzenie planu implementacji, czyli wdrożenia tego, czego się nauczyłeś. Nawet prosty pomysł zastosowany jest dużo lepszy niż bardzo skomplikowana strategia, która bardzo rzadko jest wdrażana. Więc kluczem do rozwinięcia się w biznesie, kluczem do tego, aby pójść naprzód, jest natychmiastowe wdrażanie tego, czego się uczysz. Więc mniej ważne jest to, ile książek przeczytałeś, ale bardziej ważne jest to, ile wiedzy tej, którą zdobyłeś, wdrożyłeś do rzeczy, które robisz każdego dnia. Ponieważ jeśli tylko przyswajasz wiedzę, jeżeli tylko chłoniesz tę wiedzę jak gąbka, ale nie wdrażasz jej w praktyce, to może się okazać, że osoby dużo mniej uzdolnione od ciebie, z o wiele mniejszym potencjałem, będą osiągały dużo lepsze efekty tylko dlatego, że mają w sobie to coś, co pozwala im natychmiast przechodzić do działania. I być może cię po prostu wyprzedzą. Nie pozwól na to, aby stać się najbardziej wyedukowaną, najbardziej wyszkoloną osobą, ale najmniej docenianą w sensie finansowym. A w biznesie sieciowym, w biznesie klasycznym mamy płacone tylko i wyłącznie za wynik. Więc to, czego się uczysz, ma być narzędziem do tego, abyś mógł rozwinąć swój biznes na dużo większą skalę. I w ten sposób powinieneś podchodzić do wszystkich szkoleń i do całej wiedzy, którą zdobywasz. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku Network Marketing Secrets.